Jestem bardzo wzruszony, mówiąc o człowieku niezwykłym, patronie pojednania, o prymasie dialogu, księdzu arcybiskupie Henryku Muszyńskim. Kilka zaledwie razy widziałem księdza arcybiskupa w tak wielkim wzruszeniu. Wzruszeniu, któremu towarzyszyły łzy. Nadzieje, które wiązał z księdzem Henrykiem papież, spełniły się. Zawsze jawił się jako sługa Słowa Bożego, jako ktoś, kto jest na służbie temu Słowu. To jest mądry, wrażliwy, otwarty człowiek. Dialog musi opierać się na trzech filarach. Po pierwsze, na poszanowaniu partnera dialogu, po drugie, na otwartości, a po trzecie, na zachowaniu własnej tożsamości.